Lin po polsku. Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Gorący, upalny wieczór, 30 stopni, bo zaczęły się wakacje. Witam również Zbigniewa Kowalskiego. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo, że będziemy mogli po raz kolejny porozmawiać. Spotkaliśmy się na konferencji Linii Six Sigmy we Wrocławiu na początku czerwca, ale ty byłeś również jednym z osób, które wygłaszały prezentacje na poprzedniej konferencji w 2015 roku. No tak, to prawda, miałem tą przyjemność, zaszczyt, aby trochę też opowiedzieć o działaniach związanych z Linem na ubiegłorocznej konferencji Akademii Białego Kruka. No właśnie, wy obaliliście teorię Darwina. Dlaczego? Tak prowokacyjnie akurat stwierdziliśmy, że no wcale nie do końca na bazie doświadczeń związanych z wdrażaniem praktyki 5S. Darwin twierdzi, że człowiek pochodzi od małpy, natomiast moich kolegów doświadczenie wskazuje ewidentnie, że człowiek jednak pochodzi od chomika. Mamy taką tendencję do zbierania niepotrzebnych rzeczy i do chomikowania ich w swoim środowisku pracy. Ja myślę nie tylko w pracy, dlatego że ja ostatnio zmuszałem się do usunięcia z szafy koszul, w których nie chodziłem 10 lat. Było to bardzo trudne dla mnie. Zżyłem się jakoś z nimi emocjonalnie. Ale o 5S myśmy wspólnie sporządzili świetne nagranie. Ono jest dostępne na LinkedInie, ono jest dostępne również na platformie Facebook. Może odeślijmy słuchaczy do tamtego nagrania, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o Seipoku. Tak, no dzisiaj w ogóle kolejne ciekawe narzędzie, z jednej strony dość proste, a czasem podobnie jak praktyka 5S, mam wrażenie odrobinę zaniedbywane. I to jest ciekawe, dlatego że spotyka się dwóch linowców, ale tych Six Sigmowców i mówią do siebie: a wiesz stary, robiłem Seipoka w zeszłym tygodniu. No, mój kolega mówi, ja nie rozumiem, o czym oni mówią. To jest taki tajemniczy skrót. Co znaczą poszczególne litery tego skrótu? Możesz to wyjaśnić, bo to pewnie jest w angielskim. Nie ma żadnego problemu. Myślę, że tak. Przede wszystkim dla osób, które terminują w zakresie Linu czy Six Sigma, nie ma tutaj żadnych tajemnic. Natomiast no, jest to akronim Seipok, 5 liter w języku angielskim, a więc pierwsze supplier, a więc mamy dostawcę czy dostawców, druga litera I, a więc input, mamy jakieś wejście do procesu, trzecia litera P, a więc proces, czwarta O, output, czyli mamy wyjście z procesu, jakiś produkt, który nam generuje czy tworzy, produkt, półprodukt, który nam tworzy etap procesu, no i wreszcie C, customer, customers, a więc nasi klienci. To jest bardzo ciekawe. To ja muszę zadać dwa kluczowe pytania. Dlaczego i do czego? Dlaczego sporządzamy i do czego nam może być potrzebny Seipok, tak? Soho? Oczywiście. Ojejku, no zalet jest właśnie, i tu właśnie troszeczkę wkraczamy w ten obszar tego zaniedbania Seipoka. Może tak, po pierwsze, dlaczego? No, mógłbym powiedzieć tak, metodycznie jest to jedno z narzędzi, które warto, należy wykorzystać podczas realizacji projektu. Mógłbym to tak teoretycznie, naukowo do tego podejść. Natomiast to, co jest bardzo istotne, Seipok, mówiąc tak definicyjnie, to jest ogólna mapa procesu, która nam przedstawia przepływ pracy. W projektach realizowanych przy wykorzystaniu DMake'a, a więc Six Sigma, jest on realizowany na etapie fazy Define. Jest to trzeci etap, trzeci krok fazy, kiedy po raz pierwszy spotykamy się z zespołem. O co chodzi w tym Seipoku? No przede wszystkim chodzi o to, żeby na takim jeszcze z dość dużym poziomie ogólności zrozumieć, jakim procesem się będziemy zajmować. To dla nas jako dla zespołu projektowego, ale jeżeli już ten Seipok zrobimy, to przecież dla kadry kierowniczej, dla osób, które nie do końca są związane z tymi procesami, to taki ogólny obraz procesu, który zawiera kluczowe informacje, to jest to takie bardzo szybkie zapoznanie się z przepływem pracy, z procesem w danej firmie, w danym przedsiębiorstwie. No to jest bardzo ciekawe, dlatego że ja zacząłem interesować się Seipokiem i po pół godzinie czytania o nim urosłem w piórka. Natomiast ty mówisz, że poza tą pozorną prostotą czają się pewne rafy, o które można się rozbić. No dokładnie tak. No wydaje się, że nie ma nic prostszego niż zrobić taką inwentaryzację, bo dla mnie Seipok też jest taką inwentaryzacją na takim pewnym poziomie, czy na dużym poziomie ogólności procesu, którym się będę zajmował w ramach projektu.
No i teraz tak, no okej, no teoretycznie nie wydaje się to nic trudnego, tak? No, mam określić początek procesu, koniec procesu, kilka etapów tego procesu, wiem, że ktoś mi jakiś materiał dostarcza do procesu, komuś to będę wydawał. Natomiast tak jak ja sobie analizowałem dotychczasową moją współpracę i analizę takich błędów podstawowych, no to tak, no po pierwsze kierownik projektu czy osoba, która sporządza SIPOC robi to jednoosobowo. Rozwiązywanie problemów i praca projektowa to jest praca zespołowa. Więc to jest pierwszy taki błąd i rafa, na którą wpływają osoby, które zajmują się realizacją projektów czy rozwiązywaniem problemów. Kolejna kwestia, stworzyliśmy z zespołem ogólny obraz procesu, ale nie poddajemy go weryfikacji. No przecież w momencie, kiedy przygotowujemy taką mapę procesu, no to mimo wszystko to jest jednak wyobrażenie członków zespołu projektowego. Ważne, żeby, tak jak się mówi w klasyce i w linie i w Six Sigma, więc ważne, żeby iść do gęba po to, żeby tą mapę zweryfikować. Kolejna rafa to niedokładne określenie startu i stopu SIPOC-a. I to jest, wydawałoby się, rzecz dość często zaniedbywana, do której kierownicy projektów nie zawsze przywiązują wagę. No ale zobaczmy sobie, po co robimy SIPOC-a? Wracam do tego twojego poprzedniego pytania. Określamy początek i koniec procesu, którym się będziemy zajmować. Jeżeli nie określimy dokładnie początku i końcu procesu, a SIPOC może być między innymi dla nas załącznikiem do karty projektu, a więc do kontraktu, który zawieramy ze sponsorem. Jeżeli nie określimy w taki sposób dość konkretny i rzetelny tego początku, końca procesu, którym zespół projektowy się będzie zajmował, to w toku prac projektowych możemy popaść taki syndrom gotowania oceanu. No i wreszcie rzecz bardzo istotna. SIPOC-u nie robimy tylko po to, żeby go stworzyć, żeby on zalegał niewykorzystany. W metodyce DMake'owej kolejnym etapem to jest badanie głosu klienta, voice of customer. Jeżeli będę miał niedokładnie zdefiniowanych klientów w SIPOC-u, no to w tym momencie kogo ja zapytam o potrzeby tego procesu? Rozumiem. Ja się zastanawiam, dlatego że mapa VSM dla procesu, ona również zawierała ikony, które mówiły o dostawcy, i jest to rozrysowane graficznie tak, żeby już na pierwszy rzut oka zauważyć więcej. Jest to prawda? Tak, Sławku, mało tego. No, zauważyłeś tutaj bardzo ważną zależność pomiędzy VSM-em a SIPOC-iem. Zarówno w VSM, jak i w SIPOC-u mamy dostawcę, mamy klienta, mamy główne etapy procesu. Dla mnie SIPOC jest narzędziem, które będę realizował przed VSM-em, dlatego że on mi daje ten ogólny obraz procesu, którym się będę zajmował i w kolejnym etapie wchodzę w realizację czy w tworzenie mapy strumienia wartości. Ale w niektórych projektach, jeżeli to nie będą projekty linowe, nie zawsze będę robił VSM. W projekcie Six Sigmowym mogę robić flowchart, mogę robić szczegółową mapę procesu i wtedy też będę korzystał z tego fundamentu, który daje mi SIPOC. Jeżeli chodzi o poziomy informacji, no to one się jednak trochę różnią. Jeżeli chodzi o VSM, jak wiesz, oprócz tego, że mamy dostawcę, odbiorcę, mamy etapy procesu, mamy dodatkowe badanie czasów realizacji operacji, liczby osób zaangażowanych, przepływający wolumen. Natomiast sam SIPOC takich informacji szczegółowych jeszcze nie zawiera. No właśnie. Ale jest do nas. Pytanie, które mnie interesuje. Powiedziałeś, najpierw tworzę SIPOC-a, później tworzę VSM-a. Ja myślałem, że odwrotnie. Chciałem zapytać, ile faz procesu mam rozważać? 4 czy 5? No i dlaczego? Bo takie informacje spotkałem w czasopismach fachowych. Wiesz co, ja myślę, że tak, po pierwsze tak, znowu tak jak mówisz o czasopismach czy o literaturze, w literaturze znajdziemy po pierwsze tak, że na początku powinniśmy określić start i stop, czyli mamy już dwa etapy. I potem znajdziemy informację, że od 4 do 7 kroków pomiędzy tym początkiem a końcem tego procesu, co daje nam pomiędzy 5 a 9 etapów procesu. Tak jak ja sobie analizowałem moje projekty, które do tej pory realizowałem, no to było to od 6 do 9, natomiast dominanta, moda, to najczęściej występująca, to było 7 etapów procesu. Dlaczego akurat tyle? No po pierwsze tak, ja myślę tak, no nie może być to zbyt mało etapów procesu, no bo jeżeli będziemy mieli 2 albo 3 klocki, no to jakie będziemy mieli wyobrażenie o tym procesie? No okej, okay, mamy pobranie materiału z magazynu, opracowanie go i wydanie go na produkcję, czy wydanie go już klientowi. Trochę mało nam to mówi o tym procesie. Te około 7 kroków daje nam już takie trochę większe spojrzenie na ten proces, trochę bardziej zaczynamy go rozumieć. Zgadza się. Ja mam rozrysowany taki SIPOC diagram,
który znalazłem w internecie. On dotyka się problemu fikcyjnej działalności dealera samochodowego. I tam są właśnie zdefiniowani wszyscy ci, którzy dostarczają różnego rodzaju towar, ale zwróćmy uwagę naszych słuchaczy, nie tylko towar, bo mogą to być usługi na przykład, prawda? Jak najbardziej, oczywiście. Może to być myjnia samochodowa, może to być stacja paliw, może to być również dostawca części zapasowych. Sławku, to może być nawet proces związany z planowaniem wyjazdu wakacyjnego. No to jest ciekawe. No właśnie, a na wejściu procesu pojawiają się samochody, pojawia się paliwo dla samochodów, pojawiają się również myjnie samochodowe oraz samochody potrzebują odpowiedniej dokumentacji, żeby ją stworzyć. Znaczy tak, jeżeli pytasz już w tym momencie o tym, co, jaki materiał możemy mieć na wejściu do procesu, tak? Czy tak. Zamykamy się w jakichś ramach, tak? Dobrze rozumiem? Moim zdaniem dotykamy teraz w ogóle kwestii związanej, jak powinien być sporządzany SIPOC. I ja w swoim tym kilkuletnim doświadczeniu miałam okazję doświadczyć trzech rodzajów SIPOC-ów, które sporządzałem przy wykorzystaniu tego oczywiście akronimu. I teraz trochę postaram się, żeby to była odpowiedź na to twoje pytanie. Nie ma dla nas wątpliwości, żeby określić poszczególne etapy procesu, bo to zespół projektowy w miarę szybko identyfikuje. Natomiast rodzi się pytanie, ok, no to w takim razie jak powinienem przypisać klientów materiał na wejściu do procesu, czyli ten input, który dostaję, żeby został zainicjowany etap procesu. No i teraz są różne szkoły. W internecie najczęściej znajduje się jedną taką scaloną kolumnę, mówiąc wprost, tego inputu, gdzie wpisujemy materiały czy informacje, coś, co będzie nam inicjowało to zdarzenie czy cały ten proces. Ja w swojej pracy, w swoich projektach do tej pory realizowałem to w trzech wariantach. Pierwszy wariant był taki, tak zwany, to nazywam ślimakiem. Czyli na przykład produkt na wyjściu z pierwszego kroku był jednocześnie materiałem na wejściu do kolejnego kroku. I to była taka spirala, ślimak, który mi się zazębiał. Ale nie we wszystkich projektach byłem w stanie to zrealizować. Kolejną opcją, która przy SIPOC-u, ponieważ jest to ogólny obraz procesu, był wariant taki, że do każdego wiersza, mówiąc wprost, przypisywałem klientów, dostawców, materiał i produkty na wyjściu. No i wreszcie trzecia opcja była taka, gdzie traktowałem SIPOC jako taką inwentaryzację, czyli próbowałem sobie znaleźć odpowiedź na pytanie, no dobrze, gdybym dzisiaj miał otwierać swój biznes, to co bym potrzebował, żeby ten biznes funkcjonował? Z jakimi dostawcami musiałbym współpracować, żeby biznes funkcjonował? Jakie materiały, półprodukty powinienem otrzymywać, żeby uruchomić swoją produkcję? Potem mam ten proces, czyli co produkuję, w jakich etapach. I wreszcie output, czyli moje wyjścia. Jakie produkty, półprodukty w poszczególnych etapach by funkcjonowały? Bez przypisania. Rozumiem. Powiedz mi proszę, jeżeli tworzysz SIPOC-a, jakie narzędzia wykorzystujesz do tego, żeby to narysować, żeby to zwizualizować? Stosujesz Visio? Nie stosuję Visio. Korzystam z takiego chyba najbardziej prostego narzędzia, jakie jest tylko możliwe, z Excela. Natomiast możliwości SIPOC-a również dają nam platforma ARIS. Natomiast to, co ja najczęściej korzystam, to jest Excel, bardzo prosty, bardzo przyjazny, daje mi dokładnie taki sam pakiet informacji jak każda inna aplikacja. Dobrze, w moim diagramie SIPOC pojawiają się następujące informacje. Dostawcy, wejście procesu, sam proces, wyjście procesu oraz klienci, niejako na końcu. Ale zwróć uwagę, pojawia się jeszcze jeden klocek, requirements, wymagania. Dlaczego? Tak, myślę, że to jest próba połączenia czy upieczenia dwóch pieczeni na jednym ogniu. I znowu tak, jeżeli spojrzymy do metodyki, do DMake'a Six Sigma, to na trzecim etapie fazy Define właśnie realizujemy czy sporządzamy SIPOC. D4 to jest Voice of Customer, ale Voice of Customer połączony z badaniem wymagań klienta CTQ albo CTC. I teraz te wymagania, no to jest właśnie połączenie z SIPOC-iem. Ja osobiście zawsze te elementy rozdzielam z bardzo prostego powodu, że w momencie, kiedy realizuję czy sporządzam SIPOC, określam sobie potem moich klientów procesu.
Potem oczywiście rodzi się pytanie, którzy klienci są dla mnie najważniejsi, czy wszystkich klientów będę przeprowadzał badanie głosu klienta. W stosunku do tych klientów powinienem przeprowadzić czy sporządzić diagram drzewa czy CTQ, a więc określić, jakie są potrzeby i wreszcie na końcu, jakie ci klienci mają wymagania, po to, żeby określić szczegółowe miary kontrolne w projekcie. Powiedz mi proszę, kończąc nasze nagranie, chciałem zapytać się ciebie. Jesteś nowym inżynierem procesu lub jesteś nowym project managerem, który wchodzi do mojej firmy. Ja wysyłam tobie na maila właśnie plik z SIPOC-iem. Czego się dowiesz, otwierając ten plik? Tak na pierwszy rzut oka, jesteś w stanie wejść głębiej w proces? Wiesz co, na pewno dla mnie to będzie ogólne zrozumienie procesu, to pierwsza rzecz. Dwa, będę w stanie zobaczyć, na tym etapie jeszcze będę próbował zrozumieć, czy jest tutaj logika przepływu. Oczywiście utrudnienie będzie wtedy, kiedy w ogóle jestem nie z branży i nie znam szczegółów, no bo nie czarujmy się, no. SIPOC powinien nam pokazać przepływ procesu, tą logikę przepływu. Jeżeli nie znam zakresu funkcjonowania firmy, no może być to dla mnie pewne utrudnienie. Natomiast powiem mi, jak przebiega proces, powie mi, z kim powinienem rozmawiać, jeżeli chodzi o dostawców, jeżeli chodzi choćby nawet samą analizę w górę strumienia wartości. Powie mi, kto jest klientem procesu, a przecież zarówno w Six Sigma, jak i w Linie nadrzędnym decydentem o tym, czym się zajmujemy, jest klient. Wreszcie, jeżeli będę widział materiał na wyjściu, produkty na wyjściu, to mogę spróbować sobie zadać pytanie, ok, czy tutaj mam jakieś miary, które będę mógł mierzyć, a przecież i zarówno w Linie, jak i w Six Sigma chodzi o to, żeby mierzyć. Czy tutaj są jakieś parametry krytyczne, czy coś się może w tych poszczególnych etapach wydarzyć takiego, co będzie mi negatywnie wpływało na proces. Rozumiem. Czyli jeżeli pojawiłbyś się na przykład w naszej fabryce, która produkuje potężne baterie do autobusów, to w tym momencie mógłbyś chociaż po trosze zrozumieć jako osoba z zewnątrz, jako ekspert z zewnątrz, o co w tym wszystkim chodzi, z jakich klocków jest zbudowany proces. Dokładnie tak. Mało tego, tutaj to, co powiedziałeś o tych klockach, to jest bardzo ważna rzecz, bo przecież w każdym przedsiębiorstwie tych SIPOC-ów może być dziesiątki, a nawet setki porobionych. Natomiast logika nakazuje, że jeżeli mam jakiś początek tego procesu i chcę zobaczyć, co się dzieje wcześniej, to powinienem poszukać SIPOC-a, który jest wcześniej realizowany, no bo teoretycznie powinno mi to stworzyć cały łańcuch wartości. Czyli to, o co dążymy w ogóle w linie i w całym filozofii VSM-u. Nasza firma ma wiele linii produktowych, a zatem dla każdej z tych linii mógłby być stworzony SIPOC. Rozumiem, że są SIPOC-i stare i SIPOC-i nowe, to znaczy te sprzed roku na przykład ewaluują, stale wprowadzany jest Kaizen i to wszystko się zmienia. Dokładnie tak, Sławku. Tutaj tak jak w materiale, który sobie wspólnie który przygotowałeś odnośnie tego kwestia wykorzystania. No właśnie, no, SIPOC powinien być wykorzystany nie tylko na etapie, kiedy ja go sporządzam na samym początku prac projektowych, ale choćby na etapie fazy measure, kiedy szukam przyczyn problemu, choćby na etapie, kiedy kończę projekt i powinienem go zaktualizować. Oczywiście nigdy nie chowamy go do szafy, zresztą podobnie jak VSM-u nie powinniśmy pakować do szafy i go archiwizować. Rozumiem. Dowiedziałem się dzisiaj bardzo dużo. Ja myślę, że to jest świetny moment, żeby to nagranie wyłączyć dla mnie i dla słuchacza i żeby je sobie dokładnie przemyśleć, a później przesłuchać kilka razy, sporządzić notatki. Myślę, że będzie to pomocne, żeby jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę. Tobie bardzo dziękuję. Myśmy nagrali już wiele podcastów o tematyce Lean i Six Sigma. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce w nowym nagraniu. Dziękuję. Sławomir Szczepaniec, dziennikarz i promotor marki, zaprasza wszystkich do wysłuchania tego i innych podcastów. Ja również, Sławku, bardzo dziękuję i zapraszam Państwa przede wszystkim do komentowania, do poddawania wątpliwości również tego, o czym ze Sławkiem dzisiaj rozmawialiśmy.